to, żeśmy go odzyskali po tylu latach, to jest dla muzeum wielkie święto i to jest prezent na nasz przyszłoroczny jubileusz 150-lecia naszej instytucji. Obraz przedstawiający mieszkankę Warszawy, przekupkę, jak ją kiedyś nazywano, Żydówkę z pomarańczami, czasem pisano Żydówka z cytrynami. Było kilka wersji tego tematu, którym Gierymski zajmował się w latach 1880-1881 po studiach w Monachium i długim pobycie za granicą. Ten obraz, tak wybitny obraz, z którego namalowania Aleksander Gierymski był bardzo zadowolony, co mu się rzadko zdarzało. Pewnie Państwo wiedzą, że Aleksander Gierymski nie był zadowolony nigdy. Potrafił pociąć swój obraz, potrafił wracać do tego samego tematu dziesiątki razy. Tutaj pisał, że wydaje mu się, że namalował coś wspaniałego. Obraz był pierwszy raz eksponowany w 1884 roku w Kunsthalle w Monachium, a potem dopiero na pośmiertnej wystawie artysty w 1902 roku w Zachęcie w Warszawie. Następnie stale na podwalu, wtedy gdzie mieściła się tymczasowa galeria Muzeum Narodowego w Warszawie i później w gmachu głównym. Czas zabiegania o dziedzictwo narodowe poza granicami kraju jest trudny, jest żmudny. W wielu wypadkach wymaga zatrudniania profesjonalnych adwokatów, pracowni, kancelarii. Tak czyniliśmy w przypadku obrazu Aleksandra Gierymskiego, stąd też ten pozytywny skutek.